Ciema, ja jestem Gravius, a to jest ograny kanał. I chciałem Was powitać na naszych systemowych pogaduchach. Razem ze mną jest. Mat. I będziemy dzisiaj rozmawiać o Cyberpunku Red. Chociaż de facto porozmawiamy tak naprawdę o Cyberpunku 2020, Cyberpunku Red i ogólnie o całym tym. Całym tym fenomenie. fenomenie. Fenomenie i całym o tym także Tak. Dokładnie, tak. Dobra, e Mat. Wiem, bo, 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 bo rozmawiamy nie od dziś, że cyberpunk to generalnie twój konik e, tak. I dlatego chciałeś właśnie o nim e, porozmawiać mhm. Także e, już widziałem, e, uchylę rąbka tajemnicy, wielką walizkę e, Którą gdzieś masz ze sobą schowaną Z milionem różnych tajemnych ksiąg i, i knig tak. e, Mam Czemu dobra. cyberpunk? Czemu cyberpunk? Wiesz co, tak na dobrą sprawę coś się zaczęło żeby ci nie skłamać, 94-95 rok? Dawno temu, ale już byłem. Yy, tak, wtedy to się jeszcze nazywało TVP3, i gdzieś z wieczora leciał ten, leciał program na temat y, subkultury cyberpunkowej. Okej. Okay. Yy, no i oprócz ten oprócz y, właśnie jakichś tam y, wizji, y, opisu wizji, kulturoznawców opowiadających o całym gatunku i tak dalej. E, pojawili się też kolesie grający mhm. w e, RPG i wtedy się zajarałem zarówno to znaczy zajarany cyberpunkiem e, byłem coraz byłem tam, byłem cały czas natomiast zajarałem się tym co to są RPGi ok no i gwiazdka 95 Matt dostaje najlepszy prezent ever w tej chwili już on jest trochę. Jakby moja mama bibliotekarka powiedziałaby, że jest to najlepiej świadcząca o swoim dobrobycie książka, bo jest totalnie zaczytana. Także tak. szacun, że w ogóle wszystkie strony są? Eee, nie, brakuje chyba strony z kartą postaci. Bo to nie może jaczej, to nie jest tak, że ta książka przez ostatnie. Eee, Została dojechana do takiego stanu przez ostatnie 20 lat w całości. Ona ona 95% tych zniszczeń, które ma, to zebrała przed 2002 rokiem. Okej, okay, czyli, <coughs> czyli rozumiem wtedy, gdy była bardzo mocno eksploatowana przez. Yy, tak, to jest, jed, to jest jedna rzecz, a druga rzecz. Kuźwa Kopernikus. Za tamtych czasów Kopernikus robił klejone podręczniki, które się sypały w rękach. Wiele osób robiło klejone rzeczy, także życie. Na szczęście teraz mamy już te ładne podręczniki szyte. Tak. E, ale dobra. Mamy Cyberpunk 2020. E, ale mamy, no właśnie. CD, CD Projekt Red wydaje grę mm -hmm. i na Co kanwie 2007, tak. 2077, 20... tak. Jest, jest nagle znowuż z powrotem hype na cyberpunka, bo mam wrażenie, że on troszkę zniknął. E, no I tak. jest wielka chęć i wydany zostaje Red. E, I teraz, m, bo chcemy rozmawiać o Redzie, mm -hmm. tak? Rozmawiamy o Redzie. Tak. E, Jakie są różnice między cyberpakiem 2020 i Redem? Co się zmieniło? Może coś poprawili, co poszło w przód? Gdzieś tam lor na zmieniło? Mówimy o systemie czy o bo to są dwie. Może zacznijmy. O tym, co jest krótsze na początek, a o tym, co jest dłuższe, potem myślę, że o sprawach Jeżeli chodzi o samą mechanikę zmieniło się tam zmieniło się kilka rzeczy. Po pierwsze nie, od 2020 roku, po pierwsze nie przejdzie już cheat z tym, że brało się atrakcyjność na dwa i brało się kogoś brzydkiego jak psichuj na mrozie, a potem za 600 euro, pakując w inne cechy te statystyki, a później za równowartość 600 euro siepało się, tam, siepało się to w górę. Okay. Atrakcyjność do dziesiątki. E, z takich rzeczy jeszcze na pewno takich podstawowych różnic. To według mechaniki. E, m, technik medyczny nie może robić narkotyków, tylko robi je zwykły technik. Okej. Okay. Poszło trochę w stronę dedeków i na pewno system jest mniej e, śmiertelny. Okay. Standardowo w 2020 12, 12 hit pointów, już się zaczynały testy na przeżycie. Mm -hmm. Natomiast tutaj można przyjąć trochę więcej. Okej, okay. czyli troszkę w kierunku graczy, którzy niekoniecznie chcą umierać, ale fanów z gry to tak naprawdę nie zabiera. Nie zabiera. Na pewno, na pewno walki są przez to, przez to dłuższe. Mm -hmm. Ale też, yy, też nie ma takiego czegoś, że jeden nie taki rzut, i nawet jeżeli masz dobry pancerz, postać, która, tam, postać, która ma wysoką budowę ciała, ale obrywa w głowę, i nagle, ieps, musisz losować od początku. Nie ma tego. Okej, okay. no fakt, że ale nawet teraz możesz celować w głowę, przy czym to zadaje ci po prostu maksymalne obrażenia, jeśli pani zawodzi, tak? Yy, tam są podwójne obrażenia i jest większy, yy, jest większy yy, jak on się nazywa, większy stopień trudności. Yy -y. Tak, bo trudność o 8 bodajże trzeba dodać lub podjąć od wyniku, w zależności jak kto patrzy, tak? Tak. Poziom trudności, się, poziom trudności się zwiększa i też został ciekawie rozwiązany system. Też wiadomo, obrażenia do obrażeń dochodzą obrażenia krytyczne. Mhm. Kuźwa, jakaś myśl mi umknęła. Za dużo, za dużo naraz chciałem powiedzieć i się nie wszystko zbuforowało. Jak ktoś będzie chciał zobaczyć, przeczytać, zawsze może sięgnąć do podręczników. Eee, a jak tobie się przypomni, to po prostu pojesz dalej. Mhm. Eee, Cyberpunk 2020, jak sam powiedziałeś, wydawany był przez Kopernikusa. Masz całą walizkę materiałów. Tak. Eee, raz na jakiś czas na różnych stronkach, podstronkach z drugiej ręki można to zdobyć. Eee, jak wygląda ta linia wydawnicza? Obecnie dla dla CP Red yy, dla Reda, więc tak. Linia wydawnicza, jeżeli yy, w Polsce wydaje to Blackmon Games. Okay. Mamy cyberpunk, yy, mamy w tej chwili cyberpunk Red i yy, Interface Issue. Cyberpunk Red, czyli podstawka yy, Interface Red. Yy -y. Który jest, jest zbiorem darmowych DLC-ków? W formie pdf Zacznij, tak. Dalej. Jest to, jakby to powiedzieć, bo talsorian sam z siebie, jego linia wydawnicza wygląda w ten sposób. Wydają główny podręcznik, mhm. wydają dodatki, mhm. Plus co miesiąc wydają jakiś DLC, czy rozszerzające zasady, czy z nowym sprzętem, nowe bronie, cyborgizacje, czy nasze ulubione narkotyki. Mm -hmm. Znaczy dodatek. Jasne. E I co jakiś czas drukują, robią to w formie drukowanej, dorzucając, zbierając najciekawsze z nich i dorzucając jeszcze dodatkowy materiał. Okej, okay, czyli troszkę troszkę tak jak rozmawialiśmy wcześniej na systemowych pogaduchach z Wojtkiem na naszej, początku naszej serii. Mhm. E, on też wydaje co miesiąc, tak? tak. W jakiś tam PDF, -i. I to coś... tutaj tak samo jest tak. wydawane. Natomiast docelowo gdzieś tam Talsorian zbiorczo wydaje to potem w druku e, dla chętnych. Każdy może to mieć oczywiście tak. w PDF, ale wydaje to e, w postaci książeczki. U nas Black Monkey zrobiły to już raz. Raz, z tak. Takim w, tej chwili, w tej chwili Talsorian chce... E... Chyba poszło do drukarni albo na dniach ma pójść do drukarni właśnie e, Interface *red* Volume 2. Ok. E... Większy, mniejszy, orientujesz się objętościowo? Podobny. Podobny. Mhm. Podobny. Ym... I z takich rzeczy to wyszedł Datapak ekran mistrza gry. Ym... Ale u nas jest. Z... Zaraz, zaraz do tego dojdę. Tak, bo tutaj. E... Ej, tapak to. Ekran Mistrza gry. A i przepraszam, i, i jeszcze wyszedł Black Chrome. Ok. Świeżynka zupełna. W zeszły poniedziałek wydane. Nie miałem jeszcze w rękach, natomiast mm -hmm. widziałem zajawki. Wygląda całkiem, wygląda całkiem spoko. Też czytałem opinię, że fajnie. 20 baksów na Drive-thru RPDFik. Tak. Live tak. RPG, tak, 25. Jak, jak tylko wiedzie. Czekamy, czy Black Monki to wydadzą, miejmy nadzieję, że, bo to może być Myślę, fajny że, tak. Myślę, to że może tak. być fajne. Natomiast ten, natomiast właśnie po polsku Black Monki yy, w tej chwili mają priordera, bo to jeszcze chyba nie poszło do drukarni. Chyba jeszcze, jeszcze jest robiony priorder. Tak mi się wydaje. Tak, do końca marca bodajże. Chyba tak, chyba tak. I to jest datapack razem e, data pack z. Datapack z, z ekranem mistrza gry. Mhm. Na pewno PDF-y są, bo sam wiem, że już go zdobyłem. E, też ma całe PDF. -y. Tak. Tak. No dobra, czyli można powiedzieć tak, jest to rozwijane fajnie tak. i zagranicznie, i polski wydawca też fajnie, to kontynuuje? wiem co. Dajesz. Dajesz. Jest jedna rzecz, która się nie zmieniła. Okej. Okay. Od kuźwa 84 roku, kiedy wyszedł pierwszy Cyberpunk, czyli ten Cyberpunk 2013. Mhm. Talsorian nadal nie umie w karty postaci. Okej. Okay. I nadal nie i nadal yy, skład książek, w kon, znaczy w, skład w kontekście podręcznik, podręcznik do Cybera zarówno i 2020, jak i RED. Niestety wymaga tego, żeby sobie zainstalować w nim fiszki albo mieć, mieć kompas PDF-ką. My tutaj mamy zawsze przy sesji dyżurnego. Yy, generalnie od razu. Da Damian pozdrawiamy. On tak, zresztą obsługuje obsługuje właśnie kamerę, i to on jest naszym mózgiem, który wszystkiego szuka zawsze w podręczniku. E, tak, tak, to jest faktycznie męczące. Mhm. Nie jakiś tam dramat, ale jest to męczące. Tak. Jak tak, czytałem tak... podręcznik, to faktycznie to mnie mocno. Przegl może nie, czyli przeglądając to od strony, tak jak to się powinno czytać. Rzeczywiście takimi małymi czankami wprowadza człowieka, natomiast wiele rzeczy jest powtórzonych. Tak. I czasami pamiętasz, że coś gdzieś było, po czym się okazuje, że okej, okay, to są opisy umiejętności, ale nie te, na których ci zależało, więc musisz przeskoczyć mm -hmm. 100 stron dalej. Tak, 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 tak. No ale jakby nie wszyscy muszą robić rzeczy perfekcyjne, wystarczy, że przynajmniej podręcznik sam sobie jest wow. It's not e... perfect, it's Dokładnie. good enough. Dobra, czyli mamy to. Jest wspierane, jest robione, jest drukowane dzieje i po się. polsku, i po angielsku mm. dzieje się dość dobrze, funkcjonuje to community. Mm -hmm. Z tego co widziałem, i nasze chyba też polskie, tak. ale bardziej zagraniczne mimo wszystko, ale to wiadomo, tam jest po prostu więcej ludzi. Jak często masz okazję grać? w cyberpunka? Jak często masz teraz? Bo okej, okay, przed 2000 bodajże mówiłeś drugim, totalnie zajechałeś w 2020. Tak. Jak to wygląda teraz z Redem? No w tej chwili, w tej chwili jako gracz 40+, plus, yy, który średnio dysponuje czasem na jakby to zwykłe rozrywki, a co dopiero nasze ukochane karpistyczne RPG, yy, staram się grać raz na Tydzień, ale to też wiadomo, nie wszystkim, nie wszystkim wskakują sloty. Jasne, czyli jakby życie weryfikuje plany. Tak, udaje hmm. się tak bardziej... dwa, razy, dwa razy w miesiącu zagrać. Bardziej jako gracz, bardziej jako MG? Yy, jako MG. A co preferujesz? Jak masz do wyboru? Gracz, MG? To zawsze podchwytliwe pytanie tak naprawdę. Lubię tak, i jedno, i drugie. Natomiast jeżeli się ustawiam, jeżeli ustawiam się na sesję, to lepiej i łatwiej mi się ustawić jako mistrz gry. Mm -hmm. Bo jak jesteś graczem, to zawsze coś musisz, jakby to powiedzieć. No to jest mniejsza spina dupy o to, że się nie pojawiłeś, no tak. niż jak jesteś mistrzem. No tak, tak, tak. No jakby więcej osób jakby o, więc zależy tutaj... od ciebie. Tak, 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 tak. No dobra. To teraz jakie są twoje ulubione motywy, patenty w sesjach, w trakcie sesji, albo po sesjach z tym systemem? No tak jak już mówiłem, taki cheat, jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o właśnie samo tworzenie postaci mm -hmm. z 2020 akurat to jest to jest właśnie ten cheat z atrakcyjnością z takich rzeczy z takich rzeczy, które pamiętam kurczę, wiesz, tak na dobrą sprawę. W, Wróciłem do grania niedawno, więc też jeszcze trochę się ten, trochę się odnajduje. Okej, okay, czyli odczepujesz się z tej rdzy, że tak powiem, tak. E, mistrzowej. Tak, tak. Nasza, nasza kampania, którą sobie tutaj poza kamerami prowadzimy. E, ja to gdzieś chyba na samym początku pisałem, więc mogło umknąć. Ona ma nazwę A Fistful of Rust Remover. Tak, tak. dokładnie Zagazcie tak było. Od rdzewiacza. Dokładnie dokładnie tak było. Ale moim skromnym zdaniem idzie ci fajnie i ja przynajmniej z przyjemnością gram tą, tą przygodę. Zwłaszcza, że umiesz to fajnie powiązać i przeszłość, Dziękuję. i przyszłość graczy się pojawiają i nie mogą, no bo tak jak powiedziałeś, jesteśmy już w takim wieku, że ciężej jest się umówić na sesję, niż jak mieliśmy lat 19 lub 20. Tak. Ale bo mówiliśmy teraz o systemie, mówiliśmy o, o jakichś tam zmianach, i tak dalej. I myślę, że to może zainteresować zwłaszcza ludzi starszych, poczekaj chwilkę. Różnice różnice albo jak daleko RED poszedł względem 2020. Co tam no, jeżeli, chodzi? Chodzi, jeżeli chodzi o lor to to jest zupełnie inny świat. Okej. Okay. Bo e, wielu ludzi... W... Kurwa, od czego zacząć, na czym skończyć, przez co przejść. Dobra. Cyberpunk Red nie jest cyberpunkiem 2020, ani nie jest cyberpunkiem 2077. To są trzy zupełnie, jakby to powiedzieć, inne rzeczy. Mhm. Bo tak jak Cyberpunk 2020 był takim tym takim standardowym cyberpunkiem lat 80. tak? Czyli e, Ameryka przestaje być dominująca, tak? E, coraz większa dominacja technologiczna Japonii. Reganomika i e, rozdźwięk pomiędzy wzrostem produktywności, a z całym tym a, e, nierosnącymi płacami. Mhm. Tak? Plus e, jeszcze, z tak, co też jest cieka, ciekawą rzeczą, Ee, bardzo widać w Cyberpunku 2020 w ogóle motywy panamerykańskie, jak mhm. się człowiek przyjrzy, dużo tego jest. No, ale to też jest. Ale to też jest kwestia tego, że e, Mike Smith e, jest czarny. Mhm. No, ma to znaczy. Ale jest to ten. Jest to, jest to w ogóle fajny, e, fajny motyw i e, Cyberpunk 2020 on jest właśnie tym takim e, pierwszym Cyberpunkiem. Cyberpunk 2077, jeżeli chodzi o sam setting, e, tak na dobrą sprawę jest e, e, jest odświeżeniem cyberpunka w cyberpunku, tak? Mhm. No bo biorąc pod uwagę ten, biorąc pod uwagę nie wiem, spojrzysz do Chrombuka pierwszego i wiesz, że ten, wiesz, że ci prekursorzy zupełnie się rozminęli z tematem, bo komputery są robione na zasadzie taka kurwa klawiatura, taki ekranik. Mhm. Tak, gdzie wiemy, że w tej chwili poszło to w zupełnie inną Jasne. stronę. To są takie pierdełki. Teraz nie mamy klawiatury. Tak. Y więc 2077 jest takim odświeżeniem cyberpunka, natomiast Red jest czymś pomiędzy. Mhm. Red, gdyby tak na dobrą sprawę, gdyby miał porównać ten klimat do czegoś, dzieje się po czwartej wojnie korporacyjnej. Mhm. która była de facto wojną światową. Mhm. Biorąc pod uwagę Night City, w którym wybuchła atomówka, to... To jest chyba istotne, żeby powiedzieć walizkowa atomówka. Tak, walizkowa. No, ta atom. skala jest odpowiednio mniejsza, ale dalej... Tak, atomówka. ale nadal część miasta, część miasta jest, yy, jest skażona. Skarzona. Mhm. Tak? Stąd chyba jest ta nazwa, red, nie? Od tego z, skażenia. Od skażenia i od, ale to też jest, nazwa jest też od pyłu zbitego zarówno przez ten wybuch, jak i eksplozję skał z mass driverów. Mass mhm. driver wyrzutnia skał, skała zrzucona z odpowiednią prędkością w kierunku Ziemi działa jak bomba atomowa. Owszem. To jest chyba pocisk kinetyczny, jeżeli mhm, nie pomylić, tak, o to tak. chodzi. Tak. Mhm. E, tutaj takim małym wprowadzeniem, więc, e, więc tak, ten pył, ten pył to jest właśnie to. Jest właśnie to. I teraz e, z jednej strony mamy high-tech, z drugiej strony w takim Night City mamy e, problemy, problemy z tym, że część miasta jest niezamieszkała, więc y, mamy kontenerowce i tak dalej. Gdyby to do czegoś porównać, to ja bym, ja bym powiedział, że, że ten świat to jest takie po części postapo, mhm. po części scarcity. Okay. Natomiast y, zawsze jest, ten, jest gdzieś ten lepszy świat. W kontekście takim, że tak, są ci, którzy żerą gruz, siedzą, y, mieszkają w kontenerach. Mhm. Albo gdzieś tam tak, są, jak, są jakieś braki, gdzie większość ekonomii, jak, trochę jak na początku lat 90., opiera się na tym, że ktoś ma jakiś towar, który potrafi i, który potrafi skombinować, załatwić i sprzedać. I tam. Yy, cała ekonomia działa w większości albo na zasadzie targowisk, albo właśnie, że tak powiem, tych takich przysłowiowych szczęk. Czyli też troszkę yy, barter. Po nie prostu. wiem, czy kojarzysz, kojarzysz szczęki. Yy, lata 90. Początek lat 90. większość straganów miała takie rozkładane. Co się nazywało, szczęki. To okay. Było rozkłada rozkładane, bo miało właśnie ten. miało... Po rozłożeniu tworzyło też takie zadaszenie lekkie. Mhm, jasne. I tak na dobrą sprawę, właśnie w cyberpankret większość, większość handlu to są albo rzeczy, na które, na które ci nie stać w sklepach stacjonarnych, mhm. albo właśnie coś gdzieś kupowane z tych przysłowiowych szczęk, z małego straganu. Jasne. Kumam. Ok. Czyli troszkę, no właśnie, 2020. Poszliśmy w przód, cyberpunk i tak dalej. A red jest takim cofnięciem ludzkości w pewnym sensie troszeczkę? Tak, Albo zrobieniem mas... większego rozdziału między klasą wyższą, klasą niższą? Na pewno, wydaje mi się, że na pewno, na pewno jest to reset technologiczny, mhm. tak? bo, Was, sieć, bo... Jaką, sieć, jaką znamy, tak? że. Ty, jako, ty jako netruner, podłączasz się do sieci i siedząc sobie, y, siedząc sobie na chacie w Night City włamujesz się do japońskiego banku gdzieś w Tokio. Te czasy minęły. No właśnie, tak? bo ktoś wypuścił lód, tak? Yy, zniszczył. Tam, tam, była kwestia, tam była kwestia tego, że ta pierwsza sieć y, nadal istnieje, hmm. na, nadal istnieją jej węzły ale są zajęte ale jest to po prostu zajebiście dzika przestrzeń gdzie nikomu się nie opłaca wchodzić ze względu na to, że ta sieć została nie dość, że dane w niej zostały poszatkowane mhm. bo wirusy wypuszczone przez Rachel Bartmosa zamieniały dane między sobą, co oznaczało, że że na swoim serwerze mogłeś nagle znaleźć dane i Tajne dane jakiejś korporacji, które były po prostu Rozumiem. pełen, pełen scramble, i oprócz tego jeszcze no jest to niegościnna ten. Jest to, yy, sieć jest mocno niegościnna, przejęły ją raczej yy, sztuczne inteligencje. Mhm. Dlatego też właśnie Netwatch yy, zamroził wszystko lodem. Okej, okay. um, no dobra. To teraz pytanie, bo mówiliśmy na początku o linii wydawniczej. Jest. Mhm mówiliśmy sobie o loże, mamy to jak to jest z przygodami i kampaniami, bo ja przyznam się szczerze, niezbyt wiele słyszałem o, o, o takich gotowcach dla kogoś to, bo oczywiście wiadomo, że możemy poczytać książki i tak dalej, ale czy takie gotowce gdzieś wydawane są, jakieś zbiory pod tym kątem? E, powiem Ci tak, jest kilka drobnych przygód na stronie Talsoriana. Doreda do Reda, mhm. tak. Mówię, mówimy w tej chwili do, o Radzie. Yy, wiadomo, są, są dwie przygody w podręczniku, mhm. chociaż, tak na, yy, chociaż tak na dobrą sprawę Never Fade Away, bo nie pamiętam teraz nowej nazwy. Stara nazwa się nazywała yy, Nigdy się nie poddawaj, yy, a teraz to jest chyba Nigdy nie przygasaj. Mm. Tak, ale tak never, się fade się away, pasują, yy, never Fade Away się dzieje w 2013 Mhm. Ale to też jeszcze e, ciekawą rzecz wrzucę. E, natomiast cyberpunk w podręczniku wiadomo stoi tak zwanymi screamshitami, gdzie z jednej strony masz taką jakby notatkę gazetową, z drugiej strony opis e, przygody. Mhm. E, to jest tego kilka rzeczy właśnie utal Soriana i Black Monk. Nie pamiętam teraz, czy jego to było autorstwa ale na stronie Black Monk'a Właśnie w przetłumaczonych dlc kach oprócz kilku rzeczy od Talsoriana, mhm. jest też fanzine. Okay. Tam były dwie albo trzy przygody. zabij mnie, teraz nie pamiętam. Okay, ale ale naprawdę cał... co się dzieje? dzieje. dzieje. Ten całkiem fajnie napisane. No dobra. To ostatnie pytanie w tej mhm. części przynajmniej. Dla kogo według ciebie ten system jest? Poza tym, że możemy powiedzieć, że dla panów 40, no, wiadomo, którzy są że, wiadomo, że się... dla diehard fanboyów. Mm -hmm. e, z drugiej strony, tak na dobrą sprawę, masz, mechanik o, tak, masz mechanikę e, i mm, wydaje mi się, że w tej chwili można byłoby swobodnie e, przesunąć sobie setting, zostawiając mechanikę, przesunąć setting do 2077 zresztą na razie, na razie nic więcej na ten temat nie wiadomo, ale w listopadzie Sorian zapowiadał Edge Runners dodatek Edge Runners mhm. do... Do, do Reda mhm. który właśnie miał opisywać tworzenie wspomagać prowadzenie w 2077 tak żeby, tak żeby właśnie to wyglądało żeby pasować do gry też w pewnym sensie mhm. tak Okay. Tak, I jeszcze z takich rzeczy, z takich ciekawostek. Z, e, które się, o tak, z rzeczy, które się nie zmieniły. E, Adam Smasher. Mhm. Adam Smasher w 2077. Jest. W jest. Tak. I on jest to. I on, z, z tego co pamiętam, on ma wtedy jakieś. On jest pełnym borgiem od ponad 50 lat. Mm -hmm. z, takich, z takich ciekawostek. Dlatego też on w pewnym momencie tam wygląda, jakby przy, jak, pomimo tego, że jest cyberpsycholem, jakby osiągnął swego rodzaju taki spaczony zen. Okej. Okay. On chyba nawet się pojawia w tym serialu Cyberbank Edge Runners, który jest tak, na tak, mieczu tak dostępny. Nie? Rozwala Lucy. Tak, dokładnie, dokładnie. Tak. To bardzo mi się podoba właśnie, jeżeli chodzi o sposób jego walki. W ogóle. Y Perfekcja i świadomość własnego ciała i możliwości wykorzystania, te, wykorzystania tego, że jest ciężkim puszkinem. Tak. I e, a propos właśnie patentów. Mhm. Miałem taką sesję, gdzie dałem graczom postacie pełnych borgów mhm. i powiedziałem im to jest jednostrzał, macie, bawcie się, ale ja chcę, żebyście wykorzystali wykorzystali to, co potrafią wasze ciała. Pełen potencjał. Tak. Macie ten nie, ma ten... nie ma problemu z budżetem, bo bierzecie, co chcecie, ale chcę, żebyście po prostu wykorzystali to. I były takie rzeczy, były takie rzeczy w stylu właśnie nie przejmowania się ścianami z karton-gipsem, czy na samym końcu, na samym końcu gracz stwierdził, że on i cel wyskakują przez okno, Ok. Cel był mięsny. Mhm. Natomiast nie. natomiast tak. Natomiast gracz, e, gracz nie. Rozumiem. Wylądowali kilkanaście pięter niżej. Gracz się podniósł. Rozumiem. Tak, więc. E... No dobra, ale dalej. Mhm? Do kogo jest ten system? Dla kogo go polecasz? Fanboje? Wiemy. Tak. Ludzie, którym podobał się e, klimat Edge Runners i. Cyberpunku 2077. Mm -hmm. I właśnie. Wszy... No, zanim cię zjedzą, zabił Rebekę. Nie Lucy. O jezu. Tak, tutaj doktor Damiano mnie poprawia, że zabił Rebekę, a nie Lucy. Racja. Sorry. Dawno <laughs> temu to oglądałem. Eee, czyli generalnie lubisz Cyberpunka cyberpunku Redzie na pewno się odnajdziesz, tak? Możemy to tak. podsumować. Dobra. To co? Zakończymy myślę ten odcinek. Także lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i polecajcie dalej. Natomiast najważniejsze, grajcie i, i bawcie się w cyberpunku, tak jak my się możemy bawić razem z Matem i z Damianem, który jest tam z tyłu na sesjach tych naszych, tak. czy to nagrywanych dla Was, czy to naszych prywatnych. A na ten moment e, ostatnia rzecz, którą powiem, to oczywiście zaproszę na e, eventy Głowy Pełnej Przygód, które mają miejsce w Trójmieście i są dość regularne w Gdańsku i w Gdyni. E, także trzymajcie się. Hej.